Zdaję sobie sprawę, to co było mówione nawet tutaj, że to jest walka pychy z pokorą. Jedyny złoty środek to jest uniżyć się. Tak się uniżyć, żeby Pan wywyższył, żeby Pan wprowadził zwycięstwo, które pozwoli iść dalej. Metoda wroga jest taka, aby wzbudzić pychę, aby człowiek zaczął lekceważyć diabła, żeby człowiek poczuł się, że dam sobie radę. Właśnie to, na czyich siłach człowiek polega, bo tu czytane z Zachariasza, że nie mocą ciała, ale mocą Ducha Bożego. Musisz rozumieć, po co tą walkę toczysz, bo jeśli człowiek nie rozumie, po co walkę toczy, gdy toczysz walkę dla samej walki, to wystarczy, że coś tam się nie poukłada i zrezygnuje z tej walki. Ale jeśli walczysz, po tamtej stronie jest twoje wieczne życie i koniecznie musisz tam dojść i dlatego będziesz walczyć, choćbyś nawet leżał na ziemi, to i tak będziesz walczyć, żeby wstać i dalej iść, żeby nie poddać się, bo twoje poddanie to jest przegrana, a ty nie możesz przegrać, bo tam przegrani nie wejdą, a więc wiesz, że wszedł tam zwycięzca Jezus i ty też musisz wygrać. Nie ma żona, nie ma mąż, nie ma dzieci, nie ma rodzice. Każdy wierzący powinien widzieć, po co toczy ten bój. Czy mały, czy duży, czy jakikolwiek. Trzeba mieć cel tej bitwy. Jeżeli bitwa jest bezcelowa, no to wróg takich ludzi to ma pełno porozbijanych. Jeżeli, tak jak mówimy często, jeżeli wejdzie w to religia zapełnia to miejsce i człowiek może sobie swobodnie, nie za bardzo nawet ćwiczyć się w pobożności, a i tak czuje się, że jest Synem Bożym, Córką Bożą i wejdą do wieczności. Podczas gdy diabeł wie, że nie wejdą. On wie na pewno, że nie wejdą ci, którzy będą do niego należeć w czymkolwiek. W Jezusie nie miał nic swojego. I on tylko patrzy, gdzie wcisnąć coś swojego do twojego myślenia, mówienia i życia. Jeżeli mu się to uda, no to już jest porażka. Bo on nie chce nam dać czegoś, żebyśmy wygrali, tylko coś, co byśmy przegrali. I teraz, jeżeli lęki, jest obawa, no to na pewno człowiek przyjmie od diabła jego pomoc. Diabeł nie mówi, że jestem diabłem, masz pomoc. Diabeł mówi, jestem ewangelistą, masz pomoc. Jestem nauczycielem biblijnym, masz pomoc. Zobacz, przecież w iluś krajach byłem, tu, tam byłem, opowiadałem, cuda się działy, mnóstwo. A więc diabeł próbuje człowiekowi coś dać, co w sumie nie jest prawdą, co jest kłamstwem. Aby człowiek się oparł na czymś, co nie da mu zwycięstwa nad diabłem, a więc kłamcy nie wejdą do Królestwa Bożego i diabeł wie. Jeżeli zwiedzie gdzieś człowieka i człowiek zacznie kłamać za diabłem, no to gdzie pójdzie ten człowiek, jeżeli dał się okłamać i jeszcze kłamie, że tak jest. Mówiąc, że to jest prawda, bo diabeł tak mówi. Kłamstwo przedstawia jako prawdę, a prawdę jako kłamstwo. To jest jego wojna. A my musimy znać prawdę, żeby w tej wojnie wygrać. A więc mamy Słowo Boże, prawdę. To jest nasz miecz obecnie, nie fizyczny miecz, którym walczył Dawid w tamtym czasie, chociaż bardziej ten duchowy go wspierał w zwycięstwie, ale mamy Słowo Boże, które jest dla nas ku natarciu i obronie. Na ile my to jesteśmy w stanie używać? Widzicie, ogólnie morale wojska czytającego Biblię, wierzącego, że Jezus Chrystus był na ziemi i żyjącego obecnie na ziemi, tego wojska, które nazywa siebie dziećmi Bożymi, jest bardzo kiepskie. Bardzo kiepskie jest morale. A kiedy morale w armii jest bardzo kiepskie, to taka armia jest bardzo słaba. Wystarczy jakieś małe uderzenie i się rozsypuje, w rozsypkę idzie, bo nie ma oparcia, nie ma jedności, nie ma tego, co jest potrzebne, o czym mówił Jezus jako wódz.
co w jego armii jest potrzebne, żeby jego armia wygrała z wrogiem i mogła dotrzeć do spotkania ze swoim wodzem, kiedy wróci. A więc przeczytamy sobie kolejny raz opowieść o zwycięstwie. List do Efezjan, opowieść o zwycięstwie, czy prawdę o zwycięstwie. To jest właśnie tutaj został pokonany Goliat, tu ten największy Goliat, ten, który tamtego wystawił do bitwy. Od 10 wiersza, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu. Co to znaczy? Umacniajcie się w Panu. Moglibyśmy odwrócić tą sytuację i jakby powiedzieć, coraz bardziej bądźcie świadomi swojej słabości i nieporadności w tej bitwie. Że sami sobie nigdy nie dacie rady. Coraz bardziej bądźcie świadomi, że wasza odwaga jest nic nie warta w tej bitwie. Coraz bardziej bądźcie świadomi, że diabeł szybko waszą odwagę obróci w pychę i samozadowolenie. Bądźcie świadomi coraz bardziej, że nie waszą mocą ani siłą. Wtedy człowiek jest coraz bardziej potrzebujący mocy Pana i bardziej człowiek wtedy woła do Pana. W rezultacie, nim przyszło to dzisiejsze zgromadzenie, przed zgromadzeniem dotarło do mnie właśnie od Pana, żeby pamiętać o słabości, aby Jego moc to była, nie nasza. Aby pamiętać, że my jesteśmy słabi, ale na tym polega zwycięstwo. Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy człowiek ma poczucie swojej siły, to będzie upartym człowiekiem. Jeśli człowiek ma poczucie swojej upartości, to będzie uniżać się przed Panem, żeby Pan uwolnił tego człowieka z tego, co spowoduje porażkę. Możemy powiedzieć tak, mamy całą zbroję tutaj opisaną, ale czy próbowałeś kiedykolwiek ubrać się w tą zbroję? Przeczytamy o niej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A z kim dzisiaj walczysz? Jeśli mogę się spytać, z kim? I o co? Dlatego jest inna zbroja. Inna zbroja jest potrzebna do tej cielesnej bitwy. Autorytet, mądrość, przebiegłość, chytrość. Jak podejść kogoś, jak okazać się sprytniejszym i wyjść na wierzch, chociaż człowiek wie, że tak do końca nie ma racji może. A więc wtedy potrzebuje czegoś od wroga. Ale kiedy ma toczyć dobry bój, nie z ciałami krwią, ale z władcami ciemności, z kłamcami, którzy okłamali już tylu ludzi i ci ludzie przegrali, umarli i przegrali, nie wygrali z diabłem. Nie okazali się zwycięzcami, ulegli wrogowi i padli po drodze. Księga Objawienia mówi o tych ludziach, padli po drodze. Tak jak Izrael wyszedł z Egiptu, mogliby wszyscy wejść do ziemi obiecanej, a jednak padali po drodze, jeszcze ich tam Amalekici też zabijali. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Już mówiliśmy o tym. Prawda to jest Chrystus, to jest prawda. On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym. A więc trzeba opasać się tym, kim jest Chrystus. Ja mówię zawsze prawdę. Ale czy mówisz prawdę biblijną? Co z tego, że może i mówisz prawdę tam, ale czy mówisz prawdę biblijną? Czy trzyma się Słowa Bożego, to co mówi Biblia, co Słowo Boże mówi? Może mówisz, ja tego nie wziąłem, albo to wziąłem, ale czy to jest Ewangelia, czy to jest przesłanie Boże, czy to jest miecz, którym służy ku natarciu i obronie, czy to jest Słowo Boże? O to tu głównie chodzi. A więc
Jak teraz opasać się tą prawdą? Jak człowiek się opasze tą prawdą? To my jesteśmy w stanie przez wiarę, bo to Pan nas opasuje, bo kogo On przepasze, ten będzie zwycięzcą. Dawid nie przepasał się sam mocą, żeby pokonać Goliat. Pan go przepasał, Pan dał mu siłę. Do Cyrusa mówi, to ja zakładam ci pas, ja ci daję zwycięstwo nad twymi wrogami. A więc w sumie Pan jest jak sługa, który mówi, jeśli nie umyję ci twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. A więc znowuż Pan wszystko czyni. Czy On ma spokojnych żołnierzy, których może przepasać swoją prawdą? Czy ma ciebie spokojnego, spokojną, że ty nie boisz się żyć w prawdzie? Jesteś spokojny, gdy On cię przepasuje prawdą, spokojna i gotowy jesteś nie lękać się, nie obawiać się żadnego człowieka, który by sprzeciwiał się prawdzie. Taka druga informacja, która też do mnie dotarła przed zgromadzeniem, to było to, że to świat powinien się wstydzić, że nie wierzy w Jezusa. Niewierzący ludzie wstydzić się przed światem, że są wierzący, tylko świat powinien się wstydzić, że nie wierzy w Jezusa, chociaż wie, że Jezus był tu na ziemi. Wszystko o tym mówi. A więc to nie my powinniśmy się wstydzić, że wierzymy w Jezusa i krępować się i obawiać się, jak głupio wyglądamy, bo wiara nie jest głupotą, wiara jest prawdą, jest objawieniem się tego, co jest rzeczywistością, że On tutaj był. A świat tkwi w ciemności i uzurpuje sobie prawo, aby mówić, co to jest prawdziwe, co to jest dobre. A więc napotykasz na ludzi, którzy nie znając prawdy, uzurpują sobie prawo, żeby określali, co jest prawdziwe, a co nie. A więc nie nam wstydzić się prawdy, skoro ją poznajemy, bo jeśli my się będziemy wstydzić tego naszego oręża, którym Pan nas przepasuje, no to wtedy my już mamy szczeliny, mamy już niepełny oręż. Tu nie może być luki w tym orężu, tu nie może być miejsca, gdzie diabeł strzeli swoją strzałę i zatruje ci twoje życie, twoje myślenie, twoje działanie. A więc w myśleniu człowieka musi być, Panie, gdy Ty mi to dajesz, to dla mnie jest to najważniejsze. Będą różne ataki. Wiecie, że na przykład Galacjanie dostali prawdę i się podnieśli w duchu, doznali zwycięstwa, pokonali wrogów i przyszli chrześcijanie z Jerozolimy i rozmawiają z nimi, mówią, no Paweł wam mówił o tych pewnych rzeczach, ale nie powiedział wam wszystkiego, tak jak diabeł mówił do Ewy. Nie wszystko wiecie. Bóg nie chce, żebyście wszystko wiedzieli. A więc Paweł chce być waszym przywódcą, chce czuć się ważniejszy od was i też wam wszystkiego nie powiedział. Pewno trzyma to dopiero później wam może powie. A my wam powiemy teraz, jak się obrzeżecie, to będziecie mieli już wszystko. No i ci faktycznie, no napisane jeszcze z Biblii pokazali, przecież oni nie mieli spisanego Nowego Testamentu, mieli Stary Testament, a więc patrzą, no jest napisane, że to jest znak przymierza, tylko którego przymierza. No i w tym momencie i zrobili to i już powstała szczelina i Paweł mówi, muszę na nowo was rodzić, znowu muszę w was ukształtować Chrystusa takim, jakim On jest, abyście znowuż wrócili do prawdy, a więc w sumie chodzi o to, żeby w nas była ta prawda, żebyśmy byli silni tą prawdą i nie wstydzili się prawdy. Nie mieli miecza, w którym nie wiemy, czy która strona jest prawdziwa, bo to jest miecz obosieczny. Czy jest prawdziwa, kiedy rozmawiam z moim bratem, a wobec mnie to już nie musi być prawdziwa, a więc sądzę, ale sam nie poddaję się sądowi. Czy Słowo Boże sądzi mnie, jak i ciebie tak samo, czy sądzi tylko ciebie, kiedy rozmawiamy, a ja już nie? Jaki to jest miecz? Czy to jest z dwóch stron sieczny, czy tylko z jednej strony? A więc człowiek sobie może myśleć, no w potyczce ważne, żebym wygrał. No to z jednej strony tylko atak. A gdzie świadomość, że na przykład w pewnym momencie do człowieka dociera, że człowiek błądzi, a więc trzeba to naprawić i wtedy zaczyna się... Jak to? Ja mógłbym błądzić. No można zbłądzić. I dobrze, gdy ktoś jeszcze zdąży wyprostować w czasie tej drogi. A więc
To nie jest zabawa w wojnę, to nie jest zabawa w Kościół, to nie jest zabawa w chrześcijaństwo. Tu się ginie i to mnóstwo ludzi zginęło już. Tu się ginie. Ktoś myśli sobie, że wyjdzie do bitwy i weźmie miecz i będzie siekł, a w swoim życiu nie będzie pozwalał temu mieczowi przenikać i uwalniać się od wszystkiego, co tam nie nadaje się dla Boga, to zginie ten człowiek. Tu jest świadomość, że my toczymy bój, ale toczymy bój dla świętego Boga. Że Bóg chce mieć świętych żołnierzy i potrzebuje nas oczyszczać, uwalniać od wszystkiego, co jest niegodne Jego żołnierzy. Ta zbroja musi jaśnieć jasno. Prawda musi jaśnieć. Musi dawać blask chwały Chrystusa. Nie będziemy omawiać całej zbroi, ale chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że tu jest opisane to po to, żebyśmy mieli zwycięstwo. I tu nie ma bohaterów. Wystarczy, że gdzieś pozwolisz sobie na lęk, obawę przed człowiekiem i diabeł będzie już drążył ten temat tak silnie, żeby znaleźć większą lukę i żeby człowiek zamilkł na przykład. Paweł mówi, kiedy stanęliśmy wobec tych fałszywych braci, nie pozwoliliśmy, aby oni ograbili nas z wolności. A więc Paweł stanął wobec tych fałszywych braci, którzy się mienili lepszymi od niego braćmi i powiedział, nie pozwoliliśmy im na to, żeby oni wygrali. I musimy zdać sobie sprawę, Jezus mówi, was mnie nienawidzili, was nienawidzić będą. Ci, którzy stoją w prawdzie, są znienawidzeni, bo diabeł ich nienawidzi i użyje każdego, którego może tylko okłamać, żeby atakować takiego człowieka, żeby tego człowieka zepchnąć z prawdy w kierunku lęku, obawy czy czegokolwiek. Dlatego Słowo Boże często mówi, nie bój się, aby to na ciebie nie przyszło. Nie bój się. To nie znaczy, że lekceważysz ludzi, depczesz po nich i jesteś bohater. To nie o to chodzi. Chodzi, że walczysz o tych ludzi, ale nie dajesz im pokonać się ich lękami, obawami, niepewnościami, niedowiarstwem, czymkolwiek. Ratujesz ludzi, ale nie dajesz im się zanurzyć w ich ciemności. Wychodzisz, żeby ratować grzesznika, ale nie stajesz się udziałowcem tego grzechu. Wyciągasz rękę, by zbawić, a nie po to, żeby dać się wyciągnąć ze zbawienia jakimś kłamstwem, oszustwem czy czymkolwiek innym. A tego jest naprawdę mnóstwo. W obecnym czasie jest mnóstwo i samemu trzeba uważać, aby nie pobłądzić, bo diabeł szaleje. Ta woda zatruta, lana jest z każdej strony, żeby gdzieś człowieka omamić, oszukać. Dobrze, że jest Pan, bo to jest naprawdę, to jest wódz, który ma do nas wielką miłość i wielkie pragnienie, aby nas uratować. Bo gdyby był to ktoś po ludzku ambitny i widziałby, jak żołnierz go zdradza, jak opuszcza teren wojny, jak sobie idzie gdzieś tam pochuśtać się po swoich emocjonalnych rzeczach, to powiedział, to sobie idź sobie, ja bez ciebie też wygram. Jezus jest w stanie sam wygrać. Sam wygrał i może wygrywać dalej. Ale On chce podzielić się zwycięstwem z tobą, ze mną, żebyśmy byli szczęśliwcami, którzy doznają, że Pan napełnia nas swoją chwałą i znamy smak Jego zwycięstwa. Ale On nie robi tego. On upomina się o to, żeby człowiek powstał i żeby dalej ratował się. A więc Pan jest lekarzem, On uzdrawia. On nawet taki otumaniony umysł potrafi wyprowadzić z tego otumanienia i znowuż, żeby człowiek myślał jasno i wyraźnie. Wspaniały Pan, by go chwalić. To nie jest wódz, który opuszcza swoich żołnierzy. To jest wódz, który ratuje swoich żołnierzy. On widzi każdego żołnierza. Ale musimy walczyć w jego sprawie. To jest podstawa, aby on też i pamiętam, coś robił, pamiętam, coś robiła i w chwili doświadczenia nie zostawię cię. Będę tym, który będzie cię wyciągać z tego doświadczenia, żebyś znowu stanął na skalę, czy stanęła i abyśmy czynili to, co Pan chce.
Tu mamy, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Widzicie, Goliat zlekceważył sobie Dawida i tą tarczę wiary wniósł jego giermek. To jest dopiero wojna, co? Giermek niesie tarczę, a za nim idzie jego pan, który tą tarczę będzie potrzebował do bitwy. No ale przecież nie potrzeba mu tarczy, jak ma problem z Dawidem. Dawid tam wychodzi z kijem jakimś tam przeciwko nim, nie będzie się wygłupiał i nie będzie brał od giermka tarczy. Przecież będzie się zasłaniał. Przed kim będzie się zasłaniał? Przed jakimś niedorostkiem czy kimś tam. I pycha spowodowała, że ten człowiek nie skorzystał i w sumie zginął. To, co Dawid powiedział, tak też się stało. Kamień trafił go w czoło i padł na twarz. I Dawid ściął mu głowę. I dokładnie tak, jak powiedział, tak się wydarzyło też. To nie jest strachem chodzić cały czas w zbroi. To jest mądrością chodzić cały czas w zbroi. Ja bym może mówić, no przestań, możesz chwilę sobie wyluzować od tego uzbrojenia. Możesz sobie przecież trochę odpocząć od tej prawdy, trochę odpocząć od tej wierności, od miłości, od służby. Możesz sobie trochę odpocząć, możesz sobie trochę pójść na bok trochę, no właśnie. I tam później, a to zdejmij to, ale to zdejmij tamto, albo posłuchaj sobie jakichś nowych wieści. O, no naprawdę, to jest super, takiego czegoś jeszcze nie słyszałem. No i za chwilę już człowiek ma coś dodane do tego, co już było. A więc trzeba w tej bitwie, chodzi o wieczność. O wieczność z Bogiem. Dlatego ta bitwa jest taka ostra, taka zdecydowana. Wróg jest zdecydowany, aby nas zabić. A my musimy być zdecydowani, aby pozostać zabitymi na krzyżu. On nie może zabić zabitego, musi odżywić tego człowieka. Ten człowiek musi wrócić do starego. Musi pozostawić to nowe człowieczeństwo i wrócić do smaku starego człowieczeństwa. Tam diabeł ma swoje pole do popisu. Jeżeli to mu się uda zrobić, to człowiek staje się dla niego kimś do pokonania już. Bo w Chrystusie jesteśmy, nie jesteśmy do pokonania, jest niemożliwe pokonać. Tych, którzy trwają w Chrystusie, oni są zwycięzcami. Dzięki Chrystusowi, a Chrystus mówi, co dla tych wszystkich zwycięzców ma. A więc jak myślisz, czy dasz dzisiaj dostęp do swego myślenia, że to nie jest walka dla zabawy, walka, żeby trochę poćwiczyć sobie na tym polu bitwy. To jest walka o twoją wieczność, o moją wieczność. Pan posłał nas do bitwy o naszą wieczność. Dał nam siebie jako wieczność. Ale my musimy wytrwać, należąc do Niego. A On ma mieć w nas swoje mieszkanie. To jest najważniejsza sprawa. Myśl o tym, kiedy jesteś w domu. To jest wojna, w której czujesz się słaby, słaba. Doznajesz, że masz pomysł być chrześcijańskim zwycięzcą, ale nie możesz już być, bo jesteś za słaby, żeby zrobić to, co wiesz, że powinieneś robić, czy powinnaś. Pan daje siłę swemu ludowi. Przychodź do Pana, proś Go o to. Nie musisz udawać bohatera. Jeżeli On widzi, że Ty nie dajesz sobie rady, to szukaj Jego, żeby On Ci z powrotem dał to, co jest potrzebne. Uwolnił Cię od tego, co Cię trzyma. I dał Ci to, co jest potrzebne, żebyś mógł dalej iść, czy mogła dalej iść w Jego zwycięstwie. Wielu już padło, wielu jeszcze padnie. Słowo Boże mówi, wielu oziębnie, wielu się odwróci, wielu stanie się wrogami Kościoła. Po co dołączać do tych? Lepiej pozostać wśród niewielu, którzy wytrwali do końca. Potrzebujemy sił, potrzebujemy Pana nieustannie. Kto będzie wzywać Jezusa, ten będzie zbawionym. Opuszczenie rąk to jest porażka, to jest przyznanie się do tego, że ufam bardziej sobie niż Jezusowi. Raczej podnoś ręce, wołaj Pana, On nie zostawia swoich żołnierzy w doświadczeniu takim, żeby zginęli. Nawet mówi tam, jak w Księdze Objawienia, wytrwaj do końca, umrze, zostanie zabity, ale nie bój się. Cóż Ci mogą zrobić więcej? Należysz do mnie i będziesz ze mną w wieczności.
A więc po drodze była śmierć, ale Jezus mówi, tak zostało ustalone i tak będzie. Ale nie bój się, wszystko jest w dobry sposób prowadzone. Paweł mówi też, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Pamiętajmy, w tym się umacniajmy, w domu, w pracy, gdziekolwiek. To jest wojna o moją wieczność. Tylko czysty wejdzie do wieczności. Tylko czysta. Nikt brudny tam nie wejdzie. Kto brudzi się, niech się brudzi dalej, ale to jest porażka. Kto czysty, niech się oczyszcza dalej, bo to jest zwycięstwo. Pamiętaj, że to nie jest zabawa w taką jakąś religię. To jest wojna o twoją wieczność. Dostałeś prawo, dostałaś prawo bycia zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. On ci to daje. Ale w tym trzeba wytrwać do końca. Wróg jest chytry i perfidny, odbiera siły w różnych sposobach. A to wojny domowe, a to jakieś złe rozmowy, cokolwiek, żeby tylko spowodować, żeby człowiek zaczął myśleć sobie, to nie ma sensu. Kto sobie da radę z tym wszystkim? No właśnie Jezus. Można powiedzieć, że Dawid napotkał na armię przestraszonych dorosłych ludzi, a on nie wziął od nich tego przestraszenia. On brał śmiałość od swego Boga i w mocy tego Boga poszedł. A więc pomyśl, że lepiej więcej zrobić tego, co chce Jezus. A wy czynić dobrze, nie ustawajcie, bo rządzić będziecie bez znużenia. Diabłu zależy, żeby nie czynić dobrze Chrystusowego, dobra nie czynić. Czynić sobie dobrze, tak, starać się o siebie, żeby było fajnie. A nie myśleć o Chrystusie, nie myśleć o tym, co Panu się podoba. To jest straszna wojna. Niech Bóg pomaga nam nieustannie, bo to się dzieje i w głowie, i w sercu, i w wyborach, i decyzjach. Paweł mówił, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Niech to zwycięstwo Dawida będzie dla nas takim, no takim też posileniem w sumie, że taki niewielki chłopak mógł sobie tak pięknie poradzić z takim wielkim mężczyzną. I tak sobie pomyśl, że w sumie lepiej, gdyby między nami był jeden człowiek, który potrafi wygrać, niż 1000, którzy nie umieją wygrać. Bo ta walka nie polega na sile ciała. Może być 1000 mężczyzn i sprawa jest przegrana. I może być jeden, który ma zwycięstwo i sprawa jest wygrana. A więc nie zależy to od ilości. Zależy to, czy będzie chociaż jeden, który wygrywa. Który nie przegrywa w tej bitwie. Który może wygrać i spowodować, że ktoś dozna, że jest szansa na zwycięstwo, nabierze otuchy, posilenia, a więc niech Pan daje, żebyśmy byli tymi, którzy wygrywają, żeby inni mogli, widząc to zwycięstwo, nabrać posilenia, otuchy. Jednak jest możliwe wygrać na tej ziemi. Chwała Bogu za to. Amen.